Kiedy jakieś 3 lata temu zakładałem ten kanał, napisałem ciekawostki, absurdy, historie z terenów byłego ZSRR. Dzisiaj będzie absurd. Mamy doniesienie bezpośrednio ze strony FSB sprzed kilku dni z 23 listopada. Jego tytuł głosi FSB Rosji powstrzymało próbę dywersji w wojskowych i energetycznych obiektach okręgu woroneskiego. Woronesz jest miastem jakieś 200 km od granicy z Ukrainą, więc teoretycznie mogłoby tam dojść do jakichś tego typu wydarzeń. W teorii oczywiście, o tym za chwilę. Tutaj możemy przeczytać takie zdanie, ono jest kilkukrotnie złożone, więc nie będę go tłumaczył dosłownie, bo się strasznie to gubi. Chodzi o to, że przy próbie zatrzymania Herszta i jego dwóch pomocników, tu zostało użyte słowo glawary, które tak byśmy przetłumaczyli. Podczas tej próby zatrzymania oni okazali uzbrojony przeciw i zostali unicestwieni. Znowu padło to słowo uniktorzony, nie zabici, unicestwieni, chodzi oczywiście o zabitych. I jeszcze tutaj w tym złożeniu wielokrotnym tego zdania jest napisane, że oni zostali złapani w momencie w którym wydostawali z wcześniej przygotowanego ukrycia środki terroru. Zaraz przejdziemy do tego o co chodzi. Możemy sobie zobaczyć jak to wyglądało dokładnie, ponieważ została opublikowana, także zostało opublikowane wideo z tego zatrzymania. Nie będziemy go pokazywać w całości, tam są też y, pokazane ciała tych ludzi, natomiast jest tutaj widoczna kryjówka, jest na przykład pokazany nakręcony pistolet Makarowa. Rzekome, prawdopodobnie, to jest wskazywane jako te dwa y, improwizowane ładunki wybuchowe tak zostało to tutaj określone w artykule w tych butlach. Tu też widzimy zgromadzone różnego typu wyposażenie, materiały, wszystko to, co znaleziono przy tych ludziach: apteczki, maski gazowe, ochraniacze na kolana, nóż nawet się tam pojawił, oprócz tego makarowa. I tutaj spróbuję złapać stop-klatkę, mam nadzieję, że Państwo to widzicie: pojawia się tutaj taka naszywka. Oczywiście są naszywki amerykańskie, brytyjskie, gdzie bez tego? Jest też naszywka, która trudno ją rozpoznać, prawda? Jest jakiś taki zielony kształt. Jeśli sobie spojrzymy, porównamy, to może to być ten kształt, być może. To można powiększyć. Taki wilk. Nazwa wolia, czyli po ukraińsku, proszę Państwa, to jest wolność. Po rosyjsku byłaby swoboda. No, brzmi to faktycznie jakby dochodziło do jakichś problematycznych kontaktów rosyjsko-ukraińskich, natomiast tutaj będzie to widać trochę lepiej. Mamy flagę brytyjską i faktycznie jest wilk. Myślę, że dobrze to teraz widać. Był tam ten sam napis Wolia, tak jak na tym emblemacie. I zobaczmy, co to tak naprawdę jest, proszę Państwa. Wolia była. Co być może część z Państwa już się domyśliła, bo graliście w tę grę, była jedną z frakcji w grze komputerowej Stalker. Oczywiście Stalker jest grą produkcji ukraińskiej, luźno opartą na prozie rosyjskiej, braci Strugackich. Naprawdę luźno, ale to skojarzenie jest tutaj na trwałe ustalone. Faktycznie chodziło o piknik na skraju drogi, który był. Dla tych ludzi, no, malutki ten obrazek, nie będziemy pokazywać, był dla autorów tej gry mm, inspiracją. Więc jest to faktycznie ukraińska gra komputerowa, ale po prostu gra komputerowa, ta frakcja, jako frakcja, nie miała, nie miała nic wspólnego z samą Ukrainą. Jak się okazało mm, gazeta rosyjska The Moscow Times. Tu akurat mamy na ten temat informacje z innego portalu meduza.io, także bardzo znany, niezależny rosyjski portal, który pracuje spoza Rosji, który dopełnia i opowiada te historie. Dowiadujemy się, że ci ludzie, których zabito, byli fanami po pierwsze gry komputerowej stalker, po drugie gier tzw. RPG w ich odmianie, nazwijmy to trochę hardkorowej, czyli LARPów w grach RPG, jak być może Państwo wiecie, chodzi o to, że wcielamy się w jakieś postacie, odtwarzamy role, przy czym w tej wersji tradycyjnej siedzimy sobie przy stole, czy na kanapie i tylko o tym opowiadamy. W wersji LARP faktycznie się przebieramy, idziemy gdzieś do lasu, na zamek, chodzimy, odgrywamy te postaci mmm, tak aktorska, bym tak powiedział, przy czym dość często łączy się to właśnie z elementami airsoft Gunów. Airsoft to są takie karabiny na kulki, ale często przypominające do złudzenia prawdziwą broń, odtwarzające tę prawdziwą broń repliki, które strzelają niegroźnymi kulkami. Oczywiście trzeba mieć tutaj ochronę na oczy, dobrze jest mieć też ochronę na. Resztę twarzy, taką z siatki metalowej, maskę gdzieś to jeszcze mam w szafie. Coś takiego służy do zabawy, do odtwarzania jakichś scenariuszy taktycznych czy właśnie RPGowych I gazeta The Moscow Times skontaktowała się ze sceną airsoftową z Voroneża i tam potwierdzili, że przynajmniej dwóch z tych ludzi, którzy zginęli, FSB mówi o trójce to są ludzie znani w tej scenie stalkerowo airsoftowo LARPowej przy czym są to ludzie o których tutaj pisali nie do końca też nazwijmy to standardowi jeśli chodzi o poglądy polityczne jeden z nich został tu określony jako anarchista który wielokrotnie łamał zasady takich LARPowych gier drugiego określono jako zwykłego Robotnika z planami na przyszłość, za to fana, zwolennika Aleksieja Nawalnego. Jest to, jak się wydaje, dość, byśmy powiedzieli, rzecz spodziewana. To znaczy, ludzie, którzy spędzają na przykład trzy dni w lesie, strzelając do siebie nawzajem z karabinów na kulki i przebierając się za postaci z gry fantastycznej, postapokaliptycznej, choć akurat. W scenie postapokaliptycznej kłótnia o to, czy Stalker to postapokalipsa, czy nie, z tego co kojarzę, jeszcze trwa. Tak czy inaczej, to są ludzie o niestandardowych zainteresowaniach, ludzie którzy podejrzewamy, że robią w życiu coś więcej niż tylko praca telewizor, praca telewizor, więc nic dziwnego, że mieli także oryginalne poglądy polityczne zazwyczaj tego typu aktywnościami zajmują się ludzie, którzy gdzieś wychodzą poza schemat. To nikogo nie powinno zdziwić. Oczywiście już się pojawiły w oficjalnej prasie rosyjskiej na lentaru. Artykuły, które mówią: Nie, 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 to wszystko okazało się nieprawdą. FSB zabiło prawdziwych dywersantów. Znaczy, że prawdopodobnie coś jest na rzeczy, skoro oficjalne prokremlowskie media już tych FSB-żników bronią. Możemy się niestety spodziewać, że faktycznie trzech Bogu Ducha winnych fanów Airsoftu zostało przez pomyłkę wziętych za dywersantów. Nie jest to o tyle dziwne, biorąc pod uwagę, że w tego typu zabawach używa się, tak jak mówiłem, replik broni, różnego typu dziwnie wyglądającego sprzętu i przedmiotów. Nie zdziwiłbym się, jakby te owinięte folią butelki pełniły na przykład funkcję artefaktów. Przypomnijmy. Ludzie, którzy w powieści stalker byli nazywani stalkerami, przepraszam, w powieści Piknik na skraju drogi byli nazywani stalkerami, w grze stalker byli nazywani stalkerami, oni chodzili do tak zwanej zony po tak zwane artefakty. Więc możliwe, że to był tego typu rekwizyt. Cała reszta noże, ochraniacze na kolana, elementy mundurowania, jakieś, latarki, maski gazowe to wszystko idealnie wpisuje się. W klimat Stalkera i klimat dwutrzydniowych gier terenowych w lasach. Tylko, że to mogło przykuć uwagę na przykład sąsiadów, którzy zgłosili, że tego typu sytuacje, tego typu ludzie mieszkają gdzieś w okolicy, coś robią, gdzieś się spotykają i doszło do absurdalnego nieszczęścia. I podejrzewamy, że podobnych sytuacji w obecnie panującej w Rosji atmosferze. Może jej być jeszcze bardzo, bardzo wiele. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i widzimy się niedługo.